Sytuacja jest taka, że w ostatnim czasie sporo muszę jeździć w różne miejsca, sporo podróżować i to często samochodem. No i wiadomo, że kiedy jeździ się samochodem 700 km, to wtedy trzeba, jak się jedzie 7 też, kontrolować paliwo, czy wystarczy na dojazd, jak nie wystarczy, trzeba się zatrzymać elegancko, dotankować. I czytając dzisiejsze pierwsze czytanie, zastanawiałem się, co jest naszym paliwem. W samochodzie trzeba też wiedzieć, żeby nalać jak należy, czy to będzie olej napędowy, czy benzyna taka, siaka lub jeszcze inna. Trzeba wiedzieć, żeby nie zniszczyć silnika. Ja mam w swoim samochodzie napisane nafta, tam gdzie się wlewa, bo samochód chyba jest czeski. W każdym razie trzeba wiedzieć co i jak. I podobnie z naszym sercem. Co jest naszym paliwem? Co nas napędza? Różne rzeczy w naszym życiu mogą być tym, co pcha nas do przodu. Różne paliwo powoduje, że działamy. Co sprawia, że matka potrafi przez tygodnie, miesiące, lata wstawać o świcie rano, żeby nakarmić dzieci, wyprawić je do szkoły, robić pranie, gotować obiad, potem sama biegnie do pracy, wraca, ma jeszcze inne zajęcia. Co daje jej siłę do tego, żeby swoje życie w ten sposób oddawać? Co daje siłę mężczyźnie, żeby pracować, żeby zarabiać w pocie czoła, utrzymywać rodzinę, chronić jej? Co daje mu ten zapał do tego, żeby każdego dnia, bez wyjątku, swoje życie poświęcać, oddawać, swoje siły, zdrowie? Co nas pcha, co powoduje, że robimy to, co robimy w naszym życiu? Może to być miłość, poczucie odpowiedzialności, pragnienie dobra dla drugiej osoby. Tak jak w różnych filmach gangstersko-sensacyjnych, może to być na przykład pragnienie zemsty. Kiedy komuś zrobili coś złego, ja się chcę zemścić. I cały film polega na tym, że kolega wytłukuje po kolei wszystkich złych bandziorów, żeby zaspokoić niejako swoje pragnienie, potrzebę zemsty. Więc może też ten płomień zemsty być motorem, tym co nas napędza. Może to być smutek, rozpacz, melancholia, która popycha nas do jakiegoś działania albo do braku działania równie dobrze. Także acedia, czyli taka pustka duchowa, lenistwo duchowe, to co związane już ojcowie pustyni o tym mówili, o demonie południa, o meridianie, który wysysa z nas niejako siły. I to dzieje się w południe, tak obrazowo, kiedy człowiek jest spadnięty, zmęczony, słońce świeci mocno. Co jest powodem twojego działania? Co jest twoim paliwem? Co jest motorem tego, że robisz to, co robisz? W pierwszym czytaniu, w którym czytamy, w którym widzimy opis bardzo straszny, potwornej męki siedmiu synów i matki, mamy właściwie tylko fragment w liturgii słowa dzisiejszej, jakby zaoszczędzono nam takich najbardziej brutalnych, drastycznych fragmentów, ale one tam są w Księdze Machabejskiej, można doczytać. Bardzo straszne sceny, rodem z horroru. I możemy pytać, co jest motorem napędowym tych chłopaków, którzy są gotowi jeden po drugim w strasznych katuszach oddawać swoje życie. I jest odpowiedź jasna. Tą odpowiedź daje to czytanie, dają ich własne słowa, ich własne świadectwo. Wiara w zmartwychwstanie, w życie wieczne. To daje im siłę do tego, że są gotowi, tak jak mówi to czytanie, wystawić język bez problemu, ręce, oddać swoje członki na tę straszną kaźń, bo wiedzą, wierzą, są przekonani i pewni, że to co tutaj to nie koniec, że jest dalej życie i dlatego są gotowi to życie oddać, bo wierzą w zmartwychwstanie, to jest ich paliwo. Oczywiście mam świadomość, że za chwilę włączy się pewne pytanie, no dobrze, ale czemu Bóg dopuścił do takiego cierpienia? Mówię to dlatego, że ostatnio to pytanie pojawiało się w komentarzach tu i ówdzie, więc może przy tej okazji słowo powiem, chociaż już to robiłem, powtórzę odrobinę, może trochę rozwijając to, co było parę tygodni temu. Pierwsza sprawa, jeśli pytamy, gdzie był Bóg, dlaczego dopuścił do takiego cierpienia, to pamiętajmy o jednym, że jest to pytanie bardzo osobiste, wręcz intymne. Pytanie, którego nie można zadać obcemu. I jeśli byś zadał pytanie takie, przepraszam bardzo, jakiejś osobie, której nie znasz, a gdzie pani była tej nocy o 24:47? Co pani robiła wtedy? No to jeśli pytasz osobę, której nie znasz, która nie ma do ciebie zaufania i której ty nie darzysz zaufaniem, no to dlaczego ma ci odpowiadać? To powie, cześć, zaraz koleś, ale co ty, książkę piszesz, to spowiedź jest? Nie, nie muszę ci odpowiadać. Dlaczego pytasz? Co ci to obchodzi? Twoja sprawa?
Albo, a co pan robił w tym mieszkaniu podówczas, w tamtego dnia? No to powie to samo, no ale spadaj, kurka, nie twoja sprawa, ej. Pan Bóg nam tak nie odpowiada, na szczęście, kiedy zadaje mu takie pytanie, ale pamiętajmy, że bez relacji z nim, bez zaufania wzajemnego, no to są pytania trochę nie na miejscu, bo nie są to tak naprawdę często, nikogo nie osądzam, żeby sprawa była jasna, nikogo nie oceniam, mówię w pewien sposób ogólny o mechanizmach, więc nie są to często pytania, które wychodzą z serca, które jest gotowe na odpowiedź, które chce przyjąć odpowiedź. To są często pokrzykiwania, które są znakiem pewnej słabości poznania prawdy, pewnej bezsilności i poszukiwania wiary. I to jest super, to jest czad. Pan Bóg daje taką łaskę, ale tu potrzeba nie tylko wykrzyczeć, wyrzucić siebie, wyżygać czy wypluć z siebie te wątpliwości, pytania. Gdzie był Bóg wtedy, kiedy działy się takie straszne rzeczy, takie mocne doświadczenia? Gdzie był Bóg? Bo jeśli serce nie jest gotowe na odpowiedź, czyli nie chce jej przyjąć, no to jej nie dostanie. Ale to już jest, jak powiadam, wstęp do tego, aby relację z Panem Bogiem nawiązać, bo jest już rozmowa, nawet jeśli ona jest na początek nie dialogiem, ale jest tylko wyrzucaniem z siebie pewnych rzeczy, to dobrze, to już jest początek, Pan Bóg wtedy działa, Pan Bóg może działać wtedy w takim sercu zranionym, ale pamiętajmy, że potrzeba jest relacji z drugą osobą, tak jak w życiu codziennym, tak i z Panem Bogiem, aby tak poważne pytania zadawać i aby być gotowym do przyjęcia odpowiedzi, która wcale nie musi być prosta, niełatwa. I to jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć odnośnie do takiego pytania. Gdzie był Pan Bóg wtedy, kiedy na przykład tych 7 synów tak strasznie cierpiało? Gdzie Pan Bóg był? Czemu pozwolił? I tak dalej, i tak dalej. I druga sprawa jest taka, że my często teoretyzujemy, trudne słowo, bo jakby wchodzimy w życie drugiego człowieka. A czemu Pan Bóg nie pomógł tym 7 synom? No zaraz, ale co cię to obchodzi, że zapytać można nieładnie? Oczywiście tak w cudzysłowie, bo tu nie chodzi, żeby odbijać piłeczkę i grać ping-ponga, ale raczej można by zapytać, czekaj, jeśli chcesz wiedzieć, gdzie był Bóg w ich życiu, to najpierw zadaj pytanie, gdzie jest Bóg w twoim życiu. Najpierw odpowiedz szczerze na to pytanie, czy ty Pana Boga w swoim życiu dopuszczasz do głosu. Bo zobaczcie, ta sytuacja jest właśnie w Ewangelii, kiedy faryzeusze, czy saduceusze raczej, to duża różnica, saduceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, przychodzą do Jezusa i mówią, halo, halo, a co by było gdyby? Jest sobie pewna kobieta, ma męża, mąż umiera i to prawo lewiratu, czyli które nakazuje, że brat musi pojąć za żonę tą kobietę zmarłego swego brata, żeby wzbudzić w niej potomstwo. No i po kolei tam 7 było braci, nie było potomstwa, który w końcu będzie na koniec jej mężem, czy ją ona będzie żoną i tak dalej. W każdym razie pytają dość teoretycznie. To nie jest istotne, czy taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce, czy ci bracia żyli, istnieli, czy ci saduceusze znali ich. Nie ma to znaczenia. W każdym razie oni biorą tę sytuację jako rzecz teoretyczną, jako coś, żeby postawić Jezusowi przed oczy i powiedzieć, nie masz racji, mylisz się, my mamy rację. Czyli nie szukają prawdy, nie chcą odkryć istoty rzeczy, ale chcą udowodnić Jezusowi coś. Zresztą ważny jest też kontekst, w którym umiejscowione jest to czytanie, ta Ewangelia, bo wcześniej Jezus jest cały czas pod obstrzałem, atakowany. Chcą go podchwycić na mowie, są wkurzeni, że wytyka im pewne rzeczy, więc chcą zemsty. Chcą mu pokazać, ty mylisz się, jesteś nikim. I w to jest włączone też to dzisiejsze, ta dzisiejsza rozmowa saduceuszów z Jezusem. Więc oni teoretyzują. To są pewne gdybania, które są o tyle niebezpieczne, że dzieją się poza moim życiem. Nie dopuszczam do swojego serca pewnych rozwiązań, pewnych odpowiedzi. Jest bezpieczniej, łatwiej teoretyzować. Gdzie był Bóg wtedy? Ale gdzie był Bóg w twoim sercu? Gdyby był w twoim sercu, być może dostałbyś odpowiedź na inne pytania, bo Bóg może mówić wtedy w twoim sercu, ale jeśli go nie dopuszczasz do głosu, to jakim cudem chcesz wymagać, żeby Pan dawał ci odpowiedzi? Bóg nie musi odpowiadać w ten sposób tobie. Bóg nie musi się spowiadać, nie musi się tłumaczyć z tego, co robi. Może mówić do twojego serca, ale potrzeba relacji. Znowu wracamy do tego. Więc myślę, że to jest zaproszenie dzisiejszej liturgii słowa. Aby nie teoretyzować, aby nie wystawiać Boga na próbę, aby nie udowadniać niczego Panu Bogu, ale pytać pokornie, cierpliwie. I zresztą zobaczmy, że Jezus sprowadza tę rozmowę z saduceuszami na grunt ich życia.
nie próbuje wchodzić w tej gierki, tłumaczy owszem, że w niebie będzie tak i tak, ale potem mówi zaraz, zmartwychwstanie istnieje, to jest problem waszej niewiary. To, co mówicie, jest problemem tego, że nie wierzycie. I w Ewangelii Mateusza i Marka jeszcze mocniej jest powiedziane, bo tam Jezus mówi, jesteście w wielkim błędzie, dlatego że nie znacie Pisma ani mocy Bożej. To są poważne zarzuty, bo tak jakby księdzu powiedzieć, koleś, nie znasz Pisma Świętego, albo powiedzieć księdzu, nie znasz działania Pana Boga, nie znasz mocy Bożej. Bardzo poważny zarzut. Oczywiście to jest uproszczenie, bo nie można zrobić prostego odpowiednika, że ksiądz to Saduceusz, ale bardzo ogólnie rzecz biorąc. Więc Jezus daje mocne zarzuty, ale mówi, nie macie wiary. To jest problem wasz, a nie to, że tam była żona, kobieta, siedmiu braci. To nie jest istota rzeczy. Istotą rzeczy jest twoje serce, brak wiary. I dlatego święty Paweł w drugim czytaniu modli się. I zaprasza nas do modlitwy też. Módlcie się, mówi. W ostatnim czasie, ostatnie rozważania nasze, opieraliśmy na tym słowie, które mówiło o modlitwie, które zachęcało do modlitwy. A więc to, co było, te czytania, które były i nasze rozważania, były też po to, aby nas umocnić na to, co przyjdzie, na doświadczenie cierpienia, na brak zrozumienia w nas tego cierpienia. Więc nie było to tylko tak sobie odbębnione, ale zachęcało do konkretnego działania, do ufania Panu Bogu, do modlenia się, do wpuszczania Go do serca. I teraz, kiedy przychodzi doświadczenie cierpienia tych siedmiu braci męczenników machabejskich, jeśli trwasz na modlitwie i dopuszczasz Boga do głosu, będziesz mógł łatwiej zrozumieć. Albo jeśli nie zrozumieć przynajmniej, to przyjąć, zaakceptować, mieć pokój w sercu w takim wydarzeniu, które będzie także i w twoim życiu. To niezawodnie, bo doświadczenia przychodzą, to jest rzecz jasna. Dni są złe, jak mówi nam Pismo, więc potrzeba nam trwania na modlitwie. Także w ostatnią niedzielę było to słowo o Bogu, który kocha, który jest miłośnikiem życia. Jeśli to słowo w tobie ciągle brzmi, zachowałeś się w sercu i rozważałeś, no to łatwiej jest przyjąć to, co jest doświadczeniem. Więc krótko mówiąc, czyli bardzo długo tak naprawdę mówiąc właśnie, potrzeba nam trwania przy Panu Bogu na modlitwie, w zaufaniu Jemu. I kiedy przyjdą te trudne doświadczenia, łatwiej nam będzie to wszystko przyjąć. Będziemy mieli w sercu pokój dzięki Panu Bogu, który w nas jest.